Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No musimy sobie życzyć dobrego dnia, zwłaszcza w obliczu pandemii wirusa korona. Wiadomości są zastraszające w Niemczech. Niemcy się pomału boją. Sytuacja sprawia wrażenie gorszej od tej na początku pandemii. Choruje coraz więcej osób, działania polityków są coraz bardziej nerwowe. 344 487 tysięcy, znaczy osób zainfekowanych w Niemczech, jak podaje Instytut Pastera, to jest dla tego kraju zastraszająca wielkość. Rzut okazany, Polska 141 804, jeżeli wierzyć danym John Hopkins Institute University. W Czechach 139 290, to jest małe państwo, liczba zachorowań wstrząsająca. No i wczoraj w urzędzie kanclerskim u Angeli Merkel, kanclerz Niemiec, odbyła się konferencja z udziałem szefów krajów związkowych. Jak wiadomo, Niemcy są krajem związkowym. Jest ich 16 i one decydują o tym, co się w tych krajach dzieje. Czasami złośliwcy zadają pytanie, czy w przypadku wojny również ta 16 będzie decydować, jakie działania poczynić. To w zasadzie mogłaby się już zabrać do opracowywania aktu kapitulacji. No ale teraz sytuacja dotyczy choroby, przed którą Niemcy skapitulować nie chcą, czy nie mogą, zwłaszcza z uwagi na gospodarkę, która jest bardzo zagrożona, i stąd też apele, żeby odciążyć znowu na przykład hotelarstwo i gastronomię i dać tym ludziom, właścicielom firm, trochę pieniędzy, dlatego że inaczej grozi Niemcom, że to, na czym Niemcy stoją, a mianowicie gospodarka rodzinna, firmy rodzinne, że to wszystko zniknie. Zniknie po prostu z powierzchni ziemi w przeciągu roku, jeśli będą te branże tak bardzo obciążone. Rozmawiałem z pewnym właścicielem restauracji, który powiedział mi, jest to najlepsza, jedna z najlepszych trzech, powiedzmy, restauracji w Zgorzelcu Niemieckim, w którym mieszkam, że on finansowo nie przeżyłby kolejnej fali lockdownu, że to po prostu byłoby rzeczą nie do wytrzymania finansowo dla jego firmy, i tego ludzie się boją. Kanclerz i premierzy krajów związkowych uzgodnili, że w tych regionach i w tych miastach, w którym rośnie liczba zachorowań na koronę, będzie rozszerzony nakaz zakrywania twarzy od 35 infekcji na 100 tysięcy mieszkańców. Ma to obowiązywać przez 7 dni. Prywatne uroczystości również, jeżeli kaszlę, to nie znaczy, że mam koronę, po prostu no, jest pogoda tak okropna, że jak człowiek wyjdzie, to trudno, żeby czegoś nie złapał. W regionach, w których liczba nowych infekcji przekracza 35 na 100 tysięcy, ograniczono również spotkania w przestrzeni publicznej do 25 osób i 15 w prywatnej przestrzeni. No nie wiem, jak to ma być kontrolowane. No jeszcze nie ma komitetów blokowych w Niemczech, może któregoś dnia, wzorem kubańskim. One powstaną od 50 infekcji na 100 tysięcy mieszkańców. Ograniczenia są jeszcze bardziej surowe, do 10 osób. Też nie wiem, jak to będzie liczone. Ograniczenie w kontaktach osobistych, a więc powinni ludzie unikać takich spotkań. W przypadku 50 nowych infekcji na 100 tysięcy od 23, tego jeszcze dokładnie nie wiadomo, czy od 11 czy 10 wieczorem ma być godzina policyjna dla gastronomii, bary i kluby mają być zamknięte. No więc jest to dla imprezowiczów oczywiście straszna rzecz, ale wiemy z Berlina i z Hamburga, że tam, gdzie miały miejsce te imprezy,
Liczba zachorowań raptownie wzrastała. No i poza tym zakaz notowania osób, które przychodzą z innych regionów Niemiec, które są zagrożone wzrostem zachorowań. Mapy te są publikowane w prasie. Można popatrzeć, takim jednym z powiatów, w których liczba zachorowań jest najwyższa, to jest powiat Trym na samym zachodzie Niemiec w górach Eifel na pograniczu z Luksemburgiem. Tam liczba zachorowań jest największa. W Gorzelcu nie wygląda to tak tragicznie. 6 osób w szpitalu, 200, ponad 200 w kwarantannach, 100 osób uznanych za chore. To powiat zgorzelecki, znaczy niemiecki powiat zgorzelecki liczy około 250 tysięcy mieszkańców, czyli tyle co Bonn, w którym mieszkałem ileś tam lat temu, więc jest to bardzo, bardzo niewielki jakiś region. Co robią ludzie? No ludzie nie popadają w jakąś apatię, mimo że liczba 6638 zachorowań, jak informuje Instytut Kocha w Niemczech, to jest liczba jednak bardzo, bardzo wysoka. Są w miarę spokojni i reakcje na to też są zupełnie spokojne, tylko to, co zwróciło moją uwagę, jest ostatnio jakiś brak demonstracji przeciwko ograniczeniom w związku z koroną, więc jest też bardzo ciekawe, że jednak zachodzi jakaś przemiana w ludziach. Nie wiem, czy ona wynika ze strachu, czy z jakichś innych powodów. Aczkolwiek po tym szczycie u kanclerz w zasadzie powinniśmy powiedział minister zdrowia, pozostańmy w domach, czyli po prostu lockdown na własną odpowiedzialność, zróbmy to sami, po co mają nam to nakazywać. To nie jest dobra wiadomość, ale zobaczymy za 7 dni. Wnet za 7 dni, to też można powiedzieć, że będzie wnet, bo w czasie pandemii czasami czas leci co nieco szybciej. Jan Bogatko był gościem Poranka Wnet. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia. A do studia Radia Wnet weszła redaktor Jaśmina Nowaka. To oznacza, że za chwilę serwis informacyjny. Ja się z Państwem żegnam. Tutaj kończymy Poranek Wnet. Dziękuję bardzo Dariuszowi Konkolowi za realizację, a Państwu za uwagę. No i oczywiście apel: w czasach pandemii tym bardziej warto zostać z Radiem Wnet. Do usłyszenia.